Cześć. To, co widzicie na ekranie, to metoda Dutch Unburn. Uproszczenie mówiąc, można nią sprawić, żeby skóra wyglądała dużo lepiej. Zresztą nie tylko skóra. Za chwilę wytłumaczę dokładnie, jak ta metoda działa, ale najpierw kilka słów wstępu. Często mówię, że retusz zdjęć beauty i fashion nie istnieje bez metody Dutch Unburn. No i tak właśnie jest. Jeśli zdjęcie ma być porządnie obrobione, ale z zachowaniem oryginalnej faktury skóry, to używa się właśnie tej metody. Inna sprawa, że monitory o normalnej rozdzielczości gubią bardzo dużo szczegółów, ale na wydrukach czy monitorach Ultra HD tego problemu nie ma. Metodą Dutch Unburn są retuszowane wszystkie dobre zdjęcia reklamowe. Mówiąc wszystkie, mam na myśli wszystkie, a nie większość. Tak więc jeśli ktoś chce poprawnie obrabiać zdjęcia tego typu, to nie ma wyjścia i musi tę metodę opanować. Problem w tym, że tutoriali jak to robić są tysiące, ale bardzo często są w nich powielane różne głupoty, na przykład takie, że Dutch Unburn wykonuje się narzędziami Dutch Unburn, czyli rozjaśnianiem i ściemnianiem, a wcale tak być nie powinno. Także spróbuję pokazać, jak to się robi poprawnie, a jak się robić nie powinno. Założenia Dutch Unburn są proste. Na skórze znajdują się ciemne i jasne plamy, które źle wyglądają i wystarczy te ciemne rozjaśnić, a jasne przyciemnić. Tym samym postać zacznie wyglądać o wiele lepiej. Specjalnie zwiększyłem tymczasowo kontrast zdjęcia, żeby to wszystko było widoczne na pierwszy rzut oka. Teraz te fragmenty wymagające poprawy zakreślam, żebyście się zorientowali, o co mi chodzi. Na biało to, co jest za jasne, a na czerwono to, co jest zbyt ciemne. Najpierw trzeba się skupić na zdjęciu pomniejszonym. Znaleźć te fragmenty, które najbardziej rzucają się w oczy. Dopiero jak zostaną poprawione, to jest sens przechodzić do powiększeń. Nie ma znaczenia, czy jest to zdjęcie samej twarzy, czy całej postaci. Zasady są identyczne. Żeby te wszystkie plamy od razu widzieć i nie mieć problemu z rozróżnieniem, która jest kwestią koloru, a która jasności, to kolory trzeba wyłączyć. Nie ma znaczenia, jak się to zrobi, każda metoda będzie dobra. Ja to robię tak, tworzę nową warstwę i wypełniam ją kolorem czarnym. Warstwa ma być w trybie kolor. Najlepiej sobie stworzyć od razu jeszcze dwie kolejne warstwy, jedną w trybie łagodne światło, czyli soft light, a drugą jako nakładka, czyli overlay. Te dwie warstwy podniosą tymczasowo kontrast zdjęcia, żeby można było łatwo zauważyć, co wymaga poprawienia. Te warstwy dowolnie włączam i wyłączam, tak żeby jak najlepiej widzieć fragment, który właśnie poprawiam. Wszystkie czarne warstwy teraz zaznaczę i wcisnę Command G lub Control G, żeby je zgrupować. Oczywiście nie trzeba tego robić za każdym razem ręcznie, najlepiej po prostu nagrać sobie akcję. W końcu mogę przejść do właściwej części, czyli do metody Dutch Unburn. Tworzę nową warstwę i wybieram jej tryb łagodne światło, czyli soft light, albo nakładka, czyli overlay. W tutorialach dowiecie się, że trzeba tą warstwę wypełniać neutralną szarością, czyli zaznaczać tą opcję. Nie trzeba tego robić, ale do tego jeszcze później wrócę. Od razu podpiszę warstwę, żeby było wiadomo Dutch Unburn. I zaraz przejdę dalej. Dutch Unburn robi się pędzlem ze zmienionym kryciem na około 10-20% krycia, czyli opacity. Może być dużo mniej, na przykład 2-3%. To szczególnie jeśli ktoś nie ma tabletu piórkowego, tylko korzysta z myszki, przy czym ja tego absolutnie nie polecam. Do tej metody tablet jest niemal koniecznością. Jeśli tego nie zrobiłem wcześniej, to wciskam przycisk D, żeby zresetować kolory. Czyli pojawią się czarny i biały. Czarny będzie przyciemniał, a biały będzie rozjaśniał. Przyciskiem X odwracam kolory, więc warto go sobie przypisać do jakiegoś przycisku w tablecie. Na tym filmie nie będę pokazywał, jak obrabiam to zdjęcie do samego końca. Nie ma to żadnego sensu. Takie rzeczy możecie zobaczyć na moich innych filmach. Tutaj chcę pokazać metody, tak żebyście byli w stanie to wszystko powtórzyć. Faktura skóry pozostaje bez zmian. Wszelkie pory są zachowane, dlatego że warstwa, na której ja pracuję, w trybie nakładka, więc wszystko, co tutaj robię, to jest tylko rozjaśnianie i przyciemnianie danego fragmentu, a nie zastępowanie całej tekstury czymś nowym. Żeby Dutch Unburn szło sprawnie, trzeba skonfigurować pędzel. Robi się to wciskając F5 albo klikając w taką ikonę. Otwiera się menu pędzla. Po pierwsze, dynamika kształtu, czyli Shape Dynamics, musi być wyłączona. Dynamika kształtu odpowiada za to, że naciskiem piórka reguluje wielkość końcówki, czyli przy delikatnym naciśnięciu będzie taka mała, a przy mocniejszym dużo większa.
To jest w porządku do rysowania, ale absolutnie nie do Dutch on Burn. Kolejną ważną opcją jest transfer. Powinien być ustawiony na nacisk piórka, tutaj. Można to też szybko zmieniać klikając w tę ikonkę. Od tej pory czym mocniej docisnę piórko do tabletu, tym mocniej dany fragment będę poprawiał, tym intensywniej będzie narzędzie działało. Czyli mając wybrany kolor czarny, dociskam mocno piórko i przyciemniam coś bardzo intensywnie, dociskam słabo i prawie nic się nie dzieje. Mam też zaznaczone wygładzanie, czyli smoothing, ale ta opcja niewiele zmienia. Pozostałe pozycje powinny być wyłączone. Warto też odpowiednio skonfigurować tablet piórkowy. Ja mam Intuosa 5, czyli tak jakby Intuosa Pro. To jest taka seria bardziej zaawansowana, ale o tym mówiłem już w innych filmikach. Nacisk końcówki ustawiam maksymalnie lub prawie maksymalnie. Dzięki temu bardzo precyzyjnie mogę regulować, czy chcę coś poprawiać mocniej czy słabiej. Warto też przypisać przycisk X, dlatego że przyciskiem X odwraca się kolory, czyli mogę się przełączać pomiędzy rozjaśnianiem a pomiędzy przyciemnianiem. O tabletach piórkowych i konfiguracji napisałem cały artykuł, link znajdziecie pod spodem. Ok, wróćmy do Photoshopa. Czasami coś zostanie bardzo mocno przyciemnione lub bardzo mocno rozjaśnione, wtedy może wystąpić problem z kolorami. Postaram się to pokazać. Rozjaśnię jakiś fragment bardzo mocno, mimo że nie powinienem go rozjaśniać, to teraz to zrobię. Jak włączę kolory, to widać, że ten fragment jest zbyt jaskrawy. Nie jest to jakimś dużym problemem, wystarczy stworzyć nową warstwę. W trybie kolor. Jeśli na takiej warstwie pomaluję coś pędzlem, skryciem 100%, to ja tylko koloruję dany fragment, a nie zastępuję go nową fakturą. Teraz docinam piórko maksymalnie, żeby było widać, jak to działa. Oczywiście nie chcę nic takiego robić, tylko chcę pokazać działanie tej warstwy. Ok, więc pobieram próbkę i delikatnie dociskam piórko, żeby tylko częściowo zastąpić kolor. Jeśli przesadzę, zawsze mogę zmniejszyć krycie tutaj. Ok, ale ja oczywiście nie chcę nic takiego tutaj robić. Cofnę się trochę w historii. To wszystko, co do tej pory pokazałem, to nie jest jedyny sposób, żeby zrobić Dutch on Burn, ale ja właśnie tak to robię. Za chwilę pokażę pozostałe możliwości, ale najpierw chciałbym poruszyć jeszcze dwie sprawy. Po pierwsze, poprawiając kolory po Dutch on Burn, bo tak jak wspomniałem wcześniej, czasami to będzie potrzebne, warto zmienić w kroplomierzu jedną opcję. Kroplomierz, czyli Eyedropper Tool, to narzędzie. Muszę zmienić rozmiar próbki. Standardowo będzie to próbka punktowa, a ja chcę jakąś średnią, na przykład 3x3 albo 5x5 pikseli. Chodzi o to, że punkty na skórze, nawet jeśli są zaraz obok siebie, to mogą mieć zupełnie inny kolor. Jeśli wybiorę próbkę punktową, to mnie to nie obchodzi. Program dobierze odpowiednią barwę. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to dlaczego zmniejszam krycie pędzla, czyli opacity, a nie przepływ, czyli flow. Dlaczego w ogóle to zmniejszam, chyba jest jasne, gdyby było ustawione 100% i chciałbym zrobić Dutch on Burn, to nawet delikatnie dociskając piórko, działoby się coś takiego. To rozjaśnienie byłoby bardzo mocne. Dociskam mocniej, jest już całkowicie przesadzone. Dlatego lepiej sobie ustawić około 10% i wtedy delikatne naciśnięcie jest naprawdę delikatne, a mocniejsze zupełnie wystarcza, ewentualnie naciskam piórko drugi raz i mogę przyciemnić czy rozjaśnić mocniej. Dlaczego krycie, a nie przepływ? Najprościej będzie pokazać na nowym dokumencie.
Teraz nie będę używał piórka, tylko pokażę to przy użyciu myszki. Ustawię sobie krycie na przykład na 20% i zaczynam coś rysować. Efekt jest taki. Najeżdżam w jednym miejscu. Cały fragment ma jednolity kolor. A teraz zrobię coś podobnego z kryciem 100%, ale ze zmniejszonym przepływem. Czym więcej razy przejadę pędzelkiem w danym miejscu, tym ciemniejszy będzie kolor, aż dojdzie do tej wartości krycia, czyli do 100%. I w Dungeon Burn to jest dość problematyczne, dlatego że w każdym miejscu, gdzie zmienia się kierunek rysowania, ten kolor na siebie nachodzi. Czyli pojawiają się plamy. Tutaj, tutaj. Tak, w każdym miejscu, gdzie robię pociągnięcie piórkiem, a później zmieniam jego kierunek. Jeśli przepływ będzie maksymalny 100%, a krycie opacity zmniejszone, tego problemu nie będzie. Dlatego lepiej zmniejszać krycie, a przepływ zostawić na 100%. I to w zasadzie wszystko, co trzeba wiedzieć o Dungeon Burn, ale wspomniałem, że można to też zrobić innymi sposobami. Pierwszy z nich ma właściwie same wady, ale jest chyba najpopularniejszy. Wygląda to następująco. Podobnie jak wcześniej, tworzę nową warstwę. W trybie nakładka lub łagodne światło, czyli overlay lub soft light. Tylko, że tym razem dodatkowo zaznaczam opcję wypełniania kolorem neutralnym, czyli neutralną szarością. Przy poprzedniej metodzie też tą opcję mogłem zaznaczyć, tylko że nic by mi to nie dało. A tym razem ta opcja jest konieczna. Wyłączę kolory i wzmocnię kontrast, tak żeby widzieć, co muszę poprawić. A później wybiorę narzędzie Dodge lub Burn, czyli rozjaśnianie lub ściemnianie. Teraz robię to samo, co wcześniej robiłem pędzlem, czyli pozbywam się wszelkich plam na skórze. Mogłoby się wydawać, że nie ma różnicy, czy używam narzędzi Dodge lub Burn, czy używam pędzla, no ale różnica jest. Szczególnie później, kiedy niektóre fragmenty zdjęcia są już dość mocno poprawione. W tych narzędziach wybiera się, w jakim zakresie mają one działać. Cienie, półcienie lub światła. Na początku wszystko jest jednolicie szare, więc nie ma to znaczenia, ale po czasie niektóre fragmenty tej szarości mocno przyciemnie, inne mocno rozjaśnie i wtedy kolejna korekta w tym miejscu będzie słabsza lub mocniejsza, więc nie da się przewidzieć, jak mocno trzeba docisnąć piórko. Drugim problemem jest to, że zmiana światła działa jak zmiana flow, czyli przepływu, a nie tak jak zmiana opacity, czyli krycia. Zmiana światła, czyli tej opcji u góry, która decyduje o tym, jak mocno coś przyciemniam czy rozjaśniam. Żeby nie być gołosłownym, to pokażę, stworzę nowy dokument. Wypełnię go jakąś szarością. Teraz obojętnie jaka będzie, tylko chcę to pokazać. No i widać, że pojawiają się białe plamy wszędzie, gdzie zmieniam kierunek rysowania. I to tyle, jeśli chodzi o tą drugą metodę Dungeon Burn. Nie używam jej. Ma same wady, a nie ma żadnych zalet w stosunku do tego, co pokazałem wcześniej. I została jeszcze trzecia metoda, która jest jak najbardziej w porządku. Od niej zaczynałem naukę Dungeon Burn, ale akurat dla mnie jest mniej wygodna niż ta pokazana na początku, więc już jej nie używam. Robi się ją używając dwóch osobnych warstw. Jedna jasna, druga ciemna. Wstawię sobie warstwę z krzywymi. Pierwszą warstwę przyciemnię, a drugą rozjaśnię. I podpiszę je odpowiednio. Dodge. I tą, która przyciemnia, Burn. Następnie muszę odwrócić maskę, czyli wciskam Ctrl-I lub Command-I. Tak, na jednej warstwie i to samo na drugiej warstwie. Finalnie te dwie warstwy niczego w zdjęciu nie zmieniają. Jak to zgrupuję i wyłączę tę grupę, to nic się nie zmienia. Teraz wybieram pędzel, resetuję kolory, odwracam je, tak żeby mieć biały. I maluję białym zarówno jeśli chcę rozjaśnić jakiś fragment, jak i wtedy, kiedy chcę go przyciemnić. Tylko, że chcąc rozjaśnić, muszę malować po tej warstwie. A chcąc przyciemnić,
po tej niżej. Jeszcze szybka demonstracja, że to faktycznie działa. Konfiguracja pędzla jest taka sama jak pokazywałem wcześniej, czyli trzeba wyłączyć dynamikę kształtu Shape Dynamics i włączyć transfer na nacisk piórka. Dodam jeszcze, że twardość pędzla, czyli hardness, najlepiej zostawić przy standardowym ustawieniu, czyli 0%. Ta metoda z dwiema osobnymi warstwami ma jedną zaletę. Jeśli pojawią się jakieś przybarwienia od mocnego rozjaśniania i ściemniania, to nie trzeba ich poprawiać jednego za drugim, tylko można to nieco zautomatyzować. Przejdę do zdjęcia, na którym Dutch and Burn zostało wstępnie zrobione. Jak włączę kolory, to będzie widać, że w niektórych miejscach nie są one dokładnie takie, jak być powinny. Pod oczami dość mocno rozjaśniłem i wydaje się, jakby kolor tam był zbyt wyblakły. Mogę to poprawić na warstwie w trybie kolor, tak jak wcześniej, ale mogę też zrobić inaczej. Tworzę warstwę nasycenie, saturation. I powielam ją. Potrzebuję dwóch takich warstw. Teraz kopiuję maskę z tych krzywych na nasycenie, czyli wciskam Alt i przeciągam maskę. I to samo z tą niżej. Dzięki temu, zmieniając nasycenie tych warstw, będę je zmieniał tylko tam, gdzie wcześniej coś poprawiałem, a nie na całym zdjęciu. Teraz bardzo dobrze widać, gdzie coś było zmieniane. Przy saturacji 0 wygląda to tak. Teraz jest trochę za mocno. Ale na około plus 20 wydaje się optymalnie. Tak jak mówiłem, chciałem tutaj pokazać metodę i konfigurację, którą trzeba wykonać, a nie cały Dutch and Burn od początku do końca, bo wtedy wideo byłoby po prostu nudne. Lepiej jest pokazać to na osobnych filmach i tak też zrobiłem. Część z nich jest na moim kanale już teraz, a część dopiero się pojawi. No i pamiętajcie, że Dutch and Burn to nie tylko skóra, ale i poprawienie tła, ubrań, czy chociażby fryzury, tak jak tutaj. W opisie pod filmem znajdziecie link do mojego wpisu o tabletach piórkowych i zrzut ekranu pokazujące konfigurację narzędzi. Wszystko, co tutaj pokazałem, to drobny wycinek tego, czego uczę na swoich szkoleniach z retuszu zdjęć. Link do nich też będzie poniżej.